Władysław Świebocki pochodził ze Starego Sącza. Był oficerem Armii Austriackiej, artylerzystą. Służył w oddziałach artylerii górskiej, co później znalazło swój wyraz oczywiście w Wojsku Niepodległej Polski, ale wcześniej też zaangażował się, będąc na urlopie we wrześniu i październiku 18 roku, będąc na urlopie w Nowym Sączu, zaangażował się w działalność milicji wojskowej, czyli tego oddziału przygotowującego przejęcie garnizonu rzecznika Stanisława Kawczaka, i położył poważne zasługi w rozbrojeniu garnizonu w Nowym Sączu. Po odzyskaniu niepodległości był oficerem zawodowym Wojska Polskiego w Nowym Sączu, w pierwszym pułku artylerii górskiej jako artylerzysta. Walczył w roku 1919-1920 w ramach tej słynnej bitwy pod Dytjatynem, zwanej polskimi Termopilami. Poległ tam razem z wszystkimi oficerami tej baterii, zwanej później przez Józefa Piłsudskiego Baterią Śmierci, i spoczywa na tamtejszym cmentarzu, który w 20 latach zmienił się w takie swoiste mauzoleum tych polskich żołnierzy i oficerów, którzy zostali zasieczeni szablami przez czerwonych kozaków dywizji kawalerii Budionnego, bowiem tego dnia i w tym miejscu jeńców nie brano. Jednym z nich był właśnie Władysław Świebocki, który został pośmiertnie uhonorowany krzyżem Virtuti Militari i awansowany na kapitana. Spoczywa w tym miejscu z pewnością do dzisiaj. Rozkaz numer 121/20 dowódcy 8 Dywizji Piechoty pułkownika Stanisława Burchardt-Bukackiego. Dnia 16 września 1920 roku, w czasie marszu 8 Dywizji Piechoty na Podhajce, została 4. Bateria 1. Pułku Artylerii Górskiej napadnięta znienacka przez nieprzyjaciela pod Dytjatynem. W bitwie tam stoczonej zginęła prawie cała bateria otoczona przez bolszewicką piechotę i kozaków. W myśl rozkazu swego dowódcy kapitana Zająca bronić się do ostatniej kropli krwi, wytrwali wszyscy, tak żołnierze, jak i oficerowie, mężnie na swoich stanowiskach, poświęcając raczej swe życie niż działa i honor żołnierza polskiego. Bohaterom tym cześć! Męstwo ich i nieustraszona odwaga niech zapalą w nas ten wielki ogień miłości ojczyzny, który oby prowadził wszystkich śladami takich bohaterów. Na dowód też uznania tego męstwa i poświęcenia przedstawiono baterię 4. 1. Pułku Artylerii Górskiej jako baterię śmierci do krzyża Virtuti Militari.